Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części kursu C#. Przeszliśmy na tryb offline, gdzie po prostu będę musiał montować te materiały. To już nie jest na żywo, gdyż po prostu tu mogę trochę lepiej to dopracować i usunąć wszelkie takie błędy, które tam się zdarzają. Dodatkowo z mikrofonem mi się chrzani, więc muszę je potem przerzucać z trybu mono na stereo, rozbijać. Zatem w ten sposób musi to działać. Dodatkowo wybaczcie za to, co tam z tyłu jest, gdyż tyle światła wpadało do mieszkania, że nic w ogóle mnie nie było widać. Tylko taka biała plama byłem. Teraz jest całkiem spoko. Pomówimy sobie dzisiaj o metodach. Czym jest metoda i tak dalej. Zatem naszą pierwszą metodę już mamy napisaną. To jest static void main. To jest od razu po stworzeniu projektu ją dostajemy. Od niej program zaczyna swoje wykonywanie. Oczywiście tutaj znajduje się linijka console readkey, tylko po to, żebym po prostu mi ta konsola szybko nie uciekała, tylko poczekała na mnie chwilę. Powiem tak, bazuję na wiedzy z języka Java, więc mogę tutaj w niektórych miejscach się mylić, ale już nagrałem jeden odcinek testowy i po prostu musiałem ponaprawiać wiele błędów. I tam po prostu wszystko elegancko działało. Dobra, zajmijmy się tymi metodami. Czym jest metoda? Metoda to jest coś takiego, taki program jakby. Program w programie, że mamy swojego tam ziomka. I mówimy mu, słuchaj, idź po piwo. I on dostaje polecenie i je wykonuje. Napiszmy sobie zatem taką metodę jak static. Void print. Powiem wam zaraz dlaczego i co po kolei znaczy. Zawsze na ćwiczeniach piszę sobie takie pomocnicze właśnie metody, które wykonają tam, że będę musiał mniej pisać na klawiaturze. Po prostu tutaj wyświetlenie jakiegoś zdania to jest console.writeline i tak dalej, i tak dalej. Jednak w Javie wygląda to o wiele bardziej rozbudowane jest. System out println i dopiero tam jakieś. To jest trochę czasu się to pisze i tam jeden raz, drugi raz spoko, ale jeżeli co chwilę musimy to zapisywać, to się robi uciążliwe. Dlatego ja zawsze sobie oznaczam taki obszar nazwany helpers, który przechowuje dla mnie takie metody typowo pomocnicze przy wyświetlaniu, tylko do wyświetlania. I one wszystkie są poprzeciążane. To jest kolejne słowo, z którym będziemy się musieli zapoznać i na tym się praktycznie skupimy. Nie będziemy mówili o zwracanych wartościach przez metodę, o tym powiem w kolejnej części. Teraz zajmiemy się tylko stworzeniem kilku metod, które po prostu rozpoznadzą dostarczony przeze mnie parametr. Jak widzimy tutaj, nasza metoda zaczyna się od static. Static informuje nas, że jest dostępna w obrębie całego namespace. Czym jest namespace? Namespace to jest taki kontener wielki, w którym znajdują się... To jest taka szkoła. To jest taka szkoła, w której znajdują się poszczególne klasy, nie? No, tak jak tutaj mamy klasę. To jest właśnie namespace. I ta metoda będzie obowiązywała w całej tej szkole, czyli z którego miejsca byśmy jej nie próbowali wywołać, damy radę ją wywołać. To tak jakbyśmy stanęli na drugim piętrze i zawołali sprzątaczkę, która znajduje się w piwnicy, pali papierosa. O. I wiecie, i ona wtedy przyjdzie i wykona dane polecenie. Obowiązuje w całej szkole. Jednak jeżeli już zawołamy ją z drugiej szkoły, jesteśmy w drugiej szkole, a ta sprzątaczka jest z pierwszej. No i wołamy z drugiej szkoły, z drugiego piętra. Ha, myślicie, że przyjdzie? Ona tam nie pracuje. Tak więc ona jest zatrudniona w tej szkole, w tym obrębie. W moim przypadku nazywa się to YouTube. To jak na razie nie jest aż takie ważne, po prostu w woli wyjaśnienia. Void oznacza, że ona nie zwraca żadnej wartości, czyli ona ma się po prostu wykonać. To jest pewna różnica, jak na przykład mamy kolegę, słuchaj, idź kup dwa piwa. On pójdzie, kupi dwa piwa i mi przyniesie. Czyli zwróci mi jakąś wartość. Ja mu powiedziałem, idź kup... Oj... Sorry, mogło trochę zaszeleścić. Idź kup dwa piwa, to on pójdzie i
wydałem mu pewne polecenie i mi zwraca pewną wartość, czyli zwraca mi te dwa piwa. Tutaj natomiast, jeżeli mamy Void, to idź kup sobie dwa piwa, czyli on kupi, ale już mi ich nie przyniesie, pójdzie, kupi, wypije i tyle go widziałem. On coś wykona i tyle, i koniec. Nawet nie poinformuje mnie o tym. I tutaj wykorzystuje się to tam do wyświetlania różnych poleceń, różnych operacji i tak dalej. W tym przypadku napiszmy sobie console write line przykładowe zdanie. Ok, w jaki sposób zatem mogę wywołać tą metodę? W obrębie naszej metody main, która wykonuje się, po prostu od niej się wszystko zaczyna i od niej dopiero możemy tam poszczególne te metody wywoływać, po prostu pisząc ich nazwę. Print. Ups, sorki, dobra. Średnik. Rozpocznijmy działanie programu. Proszę bardzo, przykładowe zdanie. Nie bierze polskich znaków, ponieważ mogą po prostu nie działać w niektórych przypadkach. Dobra, zatem mamy to przykładowe zdanie. Jednak no, chciałbym po prostu przekazać coś innego, coś więcej niż przykładowe zdanie. Chcę po prostu powiedzieć, wyświetl Artur. No to dobra, no to napiszmy sobie, że chcę print, wyświetl, ale postanowiłem, dobra, tutaj mi wyświetl Artur. O, tak, tak chcę wykonać. Start. Wyskoczył mi błąd. O co chodzi? Nie ma przeciążonej metody print zawierającej jeden argument. Nawet ten konkretny. Zatem żadna z naszych metod, która na razie jest jedna, nie przyjmuje za parametr stringa. Zatem musimy coś takiego napisać. Static void print. Musimy ją nazwać tak samo. String. Jeżeli po prostu chcemy, bo możemy równie dobrze tutaj napisać print string i wtedy tutaj byśmy napisali sobie, ojejku, ja palcem pokazuję, print string, prawda? Ale my chcemy po prostu ją przeciążyć, czyli powiedzieć, że możesz nie wyświetlić nic, możesz wyświetlić tekst, numer i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w miarę będę tłumaczył. Przyjmij za parametr string i nazwij go zdanie. Następnie console write line zdanie. Chcemy wyświetlić nasze zdanie albo słowo. Jak widzicie, wszystkie błędy już poznikały. Odpalamy start i mamy Artur. Znalazło tą metodę, więc ją wykonało. Teraz co? Teraz chciałbym wyświetlić sobie jakąś liczbę. No ja na przykład bardzo lubię liczbę 8. Bo taki miałem wcześniej numer w dzienniku, bardzo lubię tą liczbę. I jak widzicie, znowu wyskakuje nam błąd. Tutaj dodatkowo Visual Studio proponuje nam wygenerowanie, a wygenerujmy. O, proszę bardzo. Wygenerowało nam coś takiego. To jest paskudne, ale to możemy przerobić. Ponieważ wygenerowało nam prywatną, czyli to tak naprawdę nie liczy się, bo wszystkie metody są prywatne, chyba że zdefiniujemy inaczej. Static void print. No coś już podobne, nie? Int, no czyli przyjmuje parametr int. No po prostu nazwany p. To nazwijmy go sobie liczba. Ale tutaj jakieś true, new, not implemented, exception. To jest po prostu zarzuć nowy wyjątek, brak implementacji. To o wyjątkach też na razie nie będziemy mówić. Przenieśmy sobie po prostu to trochę niżej. No. Przenieśmy sobie to trochę niżej. Pod naszego zdania. I usuńmy nasze true, new i tak dalej. Tylko console write line twoja liczba to liczba. Teraz podając za parametr, argument liczbę, będzie szukało tutaj w metodach. Tam, gdzie implementuje to. Tutaj implementuje string. No dobra, tu nie pasuje. Tu nic nie implementuje. Dobra, to też omijam.
Tutaj jak widzimy zdanie, oj, zdanie, to mi nie pasuje. O, jest, jest int, tu tutaj się wykonam, tutaj wpadnę. Czyli tak jak widzicie, tutaj nic nie przyjmuję, to od razu wpadnie do tej metody. Tutaj przyjmuję zdanie, stringa, no to szuka, o jest string, dobra, tutaj się wykonam. Natomiast tutaj ma liczbę, no tu nie pasuje, tu nie pasuje, no tutaj do inta, no pasuje, świetnie, wykonajmy to. Sprawdźmy, czy na pewno, no pasuje, pasuje jak ulał. Teraz załóżmy, chciałbym sobie wyświetlić literę, pojedynczą literę A albo C. No to weźmy sobie print C. Zapisz. Ej, ale no, to jest... to C jest typu char. I nigdzie nie implementujemy tego char. Po prostu... Nie wyskoczył nam bot. No nie wiem, może visual mi się zawiesił. Albo coś. No sprawdźmy, czy to się wykona. Twoja liczba to 67. O co chodzi? Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa kwestia, gdyż C, pojedyncza litera, to nie jest C. To jest jakiś znak. To jest w naszym przypadku to było ile? 67? Tak? 67, bo 65 to jest A. No. Zatem tak. Każda z liter, każdy ze znaków, które znajdują się na klawiaturze naszej, rosyjskiej, japońskiej, chińskiej i tak dalej, ma określony znak. W tym przypadku literze C odpowiada 67. Każda z tych liter ma swoją wartość. Te wartości znajdują się w tablicy ASCII. I w tym przypadku wypisując C, wypisujemy tak naprawdę wartość tej tablicy. Pamiętajmy jednak o tym, aby umieszczać to w pojedynczym cudzysłowie. Żeby po prostu traktowało to jako literą. Wtedy to zostanie zastąpione integerem. I po prostu wyświetli, dlatego wykonuje nam się ten fragment, gdyż to nie jest traktowane wtedy jako litera, tylko jako wartość, jakaś liczba z tego, prawda? Gdzie to się znajduje w tablicy ASCII. Ale jeżeli napiszemy sobie implementację tego, a napiszmy sobie pod tym, zobaczymy, czy kolejność, ale myślę, że kolejność nie ma znaczenia. Void print i za parametr przyjmiemy sobie char znak. To teraz console write line. Twój znak to znak. Tak, tak. To znak. Okej. Okay. Twój znak to C. Znalazło pasującą metodę do tego, więc jej użyło. Po prostu tutaj dostałem za parametr char, nawet jak najadę, struct system char. Znalazło pasujące, więc tutaj wskoczyło. Jak widzicie, no w ten sposób się będzie to rozróżniało. Wszystko nazywa się tak samo, wszystko nazywa się print. Tylko za każdym razem po prostu inaczej będzie to inne wywoła, prawda? To jest mega pomocne. Ale jest jeszcze jeden typ. Bull. Oj, false. Weźmy sobie false. Wyświetlmy fałsz jakiś. No i tutaj wiadomo, no od razu nam wyskoczy błąd. Nie ma jak zaimplementować. Nie przekonwertuje nam na żadnego inta tam na jedynkę albo zero. Nic kompletnie. Po prostu wyrzuci, że nie wie co z tym zrobić. Zaimplementujmy to. Pisząc sobie static void int bool wyr. Dobra, jak wyrażenie. Jeżeli wyr, czyli jeżeli wyr jest równy, prawda? Console write line, prawda? Else console write line. Fałsz. To jak nazwiemy sobie tutaj te zmienne obowiązuje tylko w tych obszarach. Od klamry do klamry. Tylko tutaj obowiązuje, więc tutaj możecie dowolnie sobie to po prostu nazywać. Nic nie stoi na przeszkodzie. No dobra. O.
Coś mi tutaj. A, po prostu pewnie nie odświeżyło. No, fałsz. A jeżeli zamienimy na true, wyświetli nam prawdę. Ok. Możemy oczywiście też, na przykład, jeżeli chcemy print moja ocena, to ocena, ja to sobie zaimplementuję jeszcze. Int ocena równa się 6. Moja ocena to, i tutaj powinno wstawić 6. Zadziała. Moja ocena to 6. Zadziała. Chodzi o to, że wtedy całość jest przekonwertowana na string i zostaje wywołana, czekajcie, tak, wywołana metoda string zdanie. W ten sposób to działa. Mam nadzieję, że załapaliście, o co chodzi z przeciążaniem metod. Przyda wam się coś takiego, bo to naprawdę przyspiesza znacząco pracę. Jak na przykład te helpery z tym printem, to są dla mnie bomba. Jeszcze tam mam oddzielnie, mam print, println, bo czasami trzeba po prostu jeden wyraz koło drugiego pisać. To tyle w tej części. Mam nadzieję, że wam się przyda ta wiedza i do następnej części, w której zajmiemy się już zwracaniem wartości, czyli przynoszeniem nam piwa. Czekajcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.